Zróbmy teraz zadanie trzecie z karty pracy. Samochód o masie 1100 kg, wypiszmy od razu dane liczbowe, przyspiesza od początkowego spoczynku, czyli prędkość początkowa równa się 0 do końcowej prędkości 90 km na godzinę, przy czym od razu tę wartość zamienimy na jednostki podstawowe, czyli na metry na sekundę. Pamiętamy, że wystarczy podzielić to przez 3,6. Wykonaj to działanie samodzielnie. Jak widzimy w treści zadania, czas trwania tego przyspieszania wynosi 10 sekund. I teraz co mamy obliczyć? W podpunkcie A mamy obliczyć przyspieszenie samochodu. Oczywiście skorzystamy z definicji przyspieszenia, która mówi, że przyspieszenie wynosi iloraz zmiany prędkości przez czas, w którym ta zmiana prędkości nastąpiła. Zmiana prędkości to oczywiście różnica prędkości końcowej Czyli tego, co otrzymaliśmy tutaj oraz zera wynosi to 25 m na sekundę, natomiast czas przyspieszenia jest podany w zadaniu i wynosi 10 sekund. Dzielenie 25 przez 10 to proste działanie, wykonaj je samodzielnie. Jednostka przyspieszenia to oczywiście metr na sekundę kwadrat. Pod punkcie B. Mamy obliczyć siłę potrzebną do przyspieszenia tego samochodu i oczywiście skorzystamy z drugiej zasady dynamiki Newtona, która mówi, że siła równa się masa razy przyspieszenie. Masa jest podana w zadaniu, samochód waży 1100 kg, natomiast przyspieszenie otrzymaliśmy w podpunkcie pierwszym, wynosiono 2,5 m na sekundę kwadrat. To proste mnożenie, wykonaj je samodzielnie. Przy czym wynik Oczywiście otrzymamy w Newtonach jako że wszystkie jednostki wszystkich wielkości fizycznych we wzorze są wyrażone w jednostkach podstawowych. W podpunkcie C mamy obliczyć odległość pokonaną przez samochód podczas przyspieszania, ruch pod wpływem stałej siły jest jednostajnie przyspieszony, a w ruchu jednostajnie przyspieszonym, jak pamiętamy, bez prędkości początkowej droga wyraża się wzorem S równa się 1 druga AT kwadrat. Przy czym za a podstawimy wynik rozumowania w podpunkcie pierwszym, czyli 2,5 m na sekundę kwadrat. Natomiast czas przyspieszania wynosi 10 sekund. Oczywiście musimy go podnieść do kwadratu, więc otrzymamy 100 razy 2,5 i razy 1 druga. Wykonaj to zadanie, to działanie samodzielnie. W podpunkcie d mamy obliczyć Czas przyspieszania do prędkości 108 km na godzinę. No i oczywiście zamieniamy te 108 km na godzinę na metry na sekundę. Tym samym sposobem, dzieląc przez 3 i 6, wykonaj to działanie samodzielnie. Natomiast w jaki sposób obliczymy ten czas przyspieszania? Skorzystajmy znowu z definicji przyspieszenia. Przy czym przekształćmy ten wzór w taki sposób, aby obliczyć z niego czas t. Otrzymamy wtedy, że T równa się delta V przez A. Delta V to 30 m na sekundę, czyli wynik dzielenia będącego zamianą naszej końcowej prędkości. Pamiętamy, że początkowa jest 0, więc przyspieszanie od 0 do 30 daje zmianę prędkości 30 m na sekundę. Natomiast A przyspieszenie wynosi 2,5 m na sekundę kwadrat, co otrzymaliśmy w podpunkcie pierwszym. Wynikiem podpunktu C. Jest 125 metrów, natomiast w podpunkcie D otrzymujemy 12 sekund. Zadanie czwarte. Samochód o masie 1200 kg, wypisujmy od razu dane liczbowe, przyspiesza od początkowego spoczynku, początkowy spoczynek oznacza V0 równe 0, do 108 km na godzinę, Prędkość końcowa 108 km na godzinę. Zamieńmy ją od razu na metry na sekundę. To oczywiście oznacza podzielenie przez 3,6. Wykonaj to działanie samodzielnie. I widzimy, że robi to w 10 sekund, a zatem T równa się 10 sekund. Silnik ciągnie samochód z siłą 4000 N. Oblicz w podpunkcie A wypadkową siłę działającą na samochód. Domyślamy się, że skoro mamy obliczyć siłę wypadkową, oznacza to, że siła napędowa nie jest jedyną siłą działającą na samochód, no można przypuszczać, że działa również siła oporu. Siłę wypadkową obliczymy oczywiście z drugiej zasady dynamiki, jako że siła równa się masa razy przyspieszenie. Ale zwróćmy uwagę, że masa jest podana, ale przyspieszenie musimy obliczyć. Definicja przyspieszenia jest taka, że a równa się delta V przez t, czyli przyspieszenie to przyrost prędkości podzielony przez czas, w którym ta, ta zmiana prędkości nastąpiła. Przyrost prędkości od zera do wartości, którą obliczyliśmy tutaj, obliczymy ją jako prędkość końcowa odjąć początkowa, czyli 30 odjąć 0, czyli 30 metrów na sekundę, natomiast czas wynosi, jak pamiętamy. 10 sekund. 30 przez 10 to 3, jednostką przyspieszenia są metry na sekundę kwadrat. I teraz wróćmy do siły wypadkowej. Ta siła wynosi masa razy przyspieszenie, za masę podstawiamy 1200 kg, za a 3 metry na sekundę kwadrat. Wykonaj to działanie samodzielnie, oczywiście jednostką siły jest newton. W podpunkcie B mamy obliczyć łączną siłę oporu. Jeżeli narysujemy sobie samochód i będziemy pamiętać, że siła napędu ciągnie ten samochód do przodu, a siła oporu oczywiście przeciwstawiając się ruchowi działa do tyłu, to napiszemy, że siła wypadkowa to jest siła napędu odjąć siła oporu. Przekształć ten wzór w taki sposób, aby obliczyć z tego wzoru FOP. Otrzymasz, że siła oporu równa się siła napędowa, odjąć siła wypadkowa. Siła napędu to oczywiście 4000 N. Siła wypadkowa to wynik pod punktu A. Po podstawieniu otrzymasz 400 N. Zadanie piąte. Naprężenie liny holowniczej wynosi 3000 N. Holowany samochód, ma masę 1000 kg. Ile czasu potrzeba na przyspieszenie tego samochodu do prędkości 54 km na godzinę? Oczywiście od początkowego spoczynku, czyli V0 równa się 0, natomiast VK to jest 54 km na godzinę. Zamień od razu tę prędkość na jednostki podstawowe. Pamiętajmy, że przyspieszenie to jest zmiana prędkości podzielona przez. Czas przyspieszania i z tego wzoru po przekształceniu będziemy mieli szukane T, które równa się delta V przez A. Zwróć proszę uwagę, że delta V jako różnicę szybkości końcowej i początkowej obliczysz w bardzo łatwy sposób. Problem jest, aby mieć przyspieszenie tego samochodu. Przyspieszenie oczywiście obliczymy. Za pomocą drugiej zasady dynamiki, która mówi, że jest ono wprost proporcjonalne do siły działającej na samochód i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Siła to oczywiście 3000 N, natomiast masa 1000 kg. To bardzo proste działanie, wykonaj je samodzielnie. Jednostką przyspieszenia jest metr na sekundę kwadrat. I teraz wróćmy do czasu. Przyspieszania tego samochodu. Delta V wynosi 15 m na sekundę, czyli prędkość końcowa odjąć początkowa. Natomiast przyspieszenie policzyliśmy tutaj wynosi 3 m na sekundę kwadrat. Znowu bardzo proste działanie wykonaj je samodzielnie. Jednostką czasu będzie oczywiście sekunda.